Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu kulturalnego Alternator, w którym rozmowa z Marcinem Szpądrowskim, organizatorem Grand Press Photo, z Wojtkiem Barczyńskim, laureatem tegorocznej edycji konkursu fotograficznego Klimaty Częstochowy oraz Piotrem Bednarkiem, zwycięzcą edycji ubiegłorocznej. Panie Marcinie, piąty raz już Częstochowa, do Częstochowy zawitał Grand Press Photo, wystawa fotografii. Dzięki Panu, nie ukrywajmy, Częstochowianie mogą oglądać zdjęcia. Proszę powiedzieć na początku, czy trudno było do Częstochowy tak prestiżowy konkurs przyciągnąć, że tak powiem? No na początku, znaczy nie było trudno, ponieważ mam przyjaciół w presie, więc oni mają trochę do mnie zaufania, natomiast co do miejsca mieli wątpliwości i tu musiałem dość chwilę namawiać, że to na parkingu równie dobrze można eksponować zdjęcia niż jak w galerii sztuki. Natomiast teraz to już w ogóle się stało to wzorcem jakimś, że galerie sztuki tak się składa, że na wernisażach są tłumy, ale potem to różnie z tym bywa, czy w muzeach. Natomiast to miejsce będzie żywe przez cały miesiąc eksponowania wystawy, także teraz to już na zasadzie jest takiej, czy chce ci się jeszcze w to bawić, no więc... No jeszcze mi się chce. Właśnie, miejsce jest wyjątkowe. Tak jak Pan powiedział, można 24 na dobę oglądać zdjęcia. To też był Pana pomysł, by tutaj właśnie była ta wystawa? Tak, znaczy był mój pomysł, ale no, w porozumieniu z Krzysztofem Stachelczakiem, z którym ktoś nas zapoznał, bo nie znaliśmy się wcześniej i tak już zostało. Także, a że jest oglądana przez okrągłą dobę, to świadczy fakt, że przy pierwszej wystawie skradziono zdjęcie Tomasza Guzowatego w tym momencie i przeglądaliśmy zapisy monitoringu i okazało się, że czwarta, piąta nad ranem też są zwiedzające. Tegoroczna edycja ma duży akcent częstochowski. W jury zasiadł Maciej Nabrydalik, dwa zdjęcia, czyli dwóch fotoreporterów częstochowych, Sebastian Adamus i Piotr Bednarek, którego zdjęcie zwyciężyło. Zatem można stwierdzić, że Częstochowa dobrze stoi z fotografią i z fotoreporterami. Tak, i myślę, że tutaj za sprawą pracy w szkołach, jak również paru zapaleńców, którzy chcą coś tutaj działać, jest szansa, żeby Częstochowa się stała jedną ze stolic fotograficznych, fotoreporterskich. I tu pomysły, jak wspomniał w trakcie wernisażu pan prezydent, co najmniej dwa pomysły w tej chwili rodzą się, żeby coś jeszcze dodatkowo się działo i żeby o Częstochowie mogło być głośno również w skali ogólnopolskiej fotoreportersko. Jeżeli to wszystko wypali, to jest duża szansa. Także proszę o trzymanie kciuków i wspieranie oczywiście w zakresie tych przygotowań. Wojtku, pierwsze miejsce Grand Prix tegorocznych klimatów częstochowskich, siódmej edycji. Na początek gratuluję. Powiedz, czy to jest Twoja pierwsza taka nagroda ogólnie w konkursach fotograficznych? Nie jest to moja pierwsza nagroda. Wcześniej udało mi się zdobyć drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Newsweek. Drugie miejsce w kategorii wydarzenia. I to była nagroda za ostatni dzień na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Jak traktujesz to zwycięstwo dzisiaj właśnie? Jakoś szczególnie? Bardzo szczególnie, bo to jest moje rodzinne miasto. Strasznie się cieszę, jestem bardzo zaskoczony i jest to duże wyróżnienie. Cieszę się bardzo. W tyle Twoje zdjęcie zwycięskie. Powiedz, jak doszło do tego zdjęcia, bo jest dosyć takie no, niesamowite wręcz. Tajemnicze trochę, tak. Znaczy, historia jest dosyć prosta. To był pochód studencki w czasie juwenali częstochowskich. No i część grupy się odłączyła, część studentów się porozchodziło zanim się skończył pochód i jakby staram się szukać obrazków, nie idę tam, gdzie... Nie staram się chodzić tam, gdzie wszyscy. Wiadomo, że trzeba, ale trzeba szukać zdjęcia, które ilustruje wydarzenie i... No i to super zilustrowało. Widząc ten obrazek, ja trochę też czekałem. Tutaj musiałem stanąć sobie z boku i poczekać, aż mi się cały obrazek fajnie ułoży, że będzie jakby wszystkie ważne elementy, które tutaj są, nie wiem, Politechnika, no jakaś tam kompozycja, musiałem chwilę tam postać, poczekać. Jak zobaczyłem, że to już jest to zrobiłem zdjęcie. Piotrze, w tamtym roku pierwsze miejsce w kategorii reporterskiej, w tym roku w jury. Powiedz, jak się czujesz z tej drugiej strony
podczas właśnie tegorocznej 7 edycji Klimatu w Częstochowie? Znaczy, bardzo fajne przeżycie, naprawdę. Dużo się można było nauczyć, przekazać jakby swoją wiedzę też trochę poprzez wybór zdjęć. Także trochę żałowałem, że nie mogę wysłać czegokolwiek, ale z drugiej strony też nie żałuję, że byłem w jury. Naprawdę fajna sprawa i uważam, że każdy, kto fotografuje, powinien kiedyś usiąść przy obradach i trochę poznać. Jakby no, pracować z innymi też fotografami przy wyborze, trochę swoich opinii przekazać. Także no, fajna sprawa dla każdego, uważam. Mieliście z czego wybierać. Prawie 900 zdjęć, 133 autorów. Powiedz, jaki był klucz w wybieraniu? Jak wyglądały narady podczas wyboru z najlepszych zdjęć? Znaczy tak, my się dwa razy spotykaliśmy na dwie tury. Najpierw przebraliśmy na zasadzie tak albo nie. No potem było dość dużo dyskusji, no i w sumie ile spędziliśmy czasu? No z dobrych kilka godzin, myślę, że około 10 godzin wyboru było, potem głosowanie i potem wybór wszystkich nagrodzonych.